Pożyczasz pieniądze z banku, płacisz za to. Wpłacasz pieniądze do banku, to bank płaci tobie. To, ile jedna strona płaci drugiej, opisuje oprocentowanie. Powiedzmy, że bierzesz kredyt na 10%. Gdybyś miał oddać całość pożyczonej sumy jednorazowo, po roku, no to trzeba by było do tego doliczyć właśnie 10%. Te 10% to są odsetki. One zostają dopisane do tej kwoty, którą pożyczasz. W praktyce to jest tak, że są dopisywane co miesiąc. Warto też wiedzieć, że oprocentowanie składa się z dwóch części: marży i stopy procentowej. Posiadacze kredytów gotówkowych najczęściej nie zwrócą nawet na to uwagi, bo oni mają w umowie zapisaną po prostu wysokość oprocentowania. Inaczej jest z kredytami hipotecznymi. Tutaj w umowie znajdziemy zapis, że oprocentowanie zależy od konkretnej rynkowej stopy procentowej, na przykład WIBOR. No i to jest tak jak z moim krzesłem. Teraz jestem na takiej podstawowej wysokości, tak jak stopa procentowa. To jest dla banku punkt wyjścia, ale musi jeszcze doliczyć różne koszty związane z obsługą czy udzieleniem kredytu, czyli musi podnieść oprocentowanie o określoną wysokość. I ta różnica to jest właśnie marża. Posiadacze kredytów hipotecznych mają ją zapisaną w umowie i tam znajdą jej dokładną wysokość.